W tym nagraniu przedstawię Ci, jak dochodzi do powstania związków chemicznych. Związek chemiczny to drobina zbudowana co najmniej z dwóch atomów. Jednym z takich związków może być kilkakrotnie przytaczana przeze mnie sól kuchenna, czyli chlorek sodu. Chlorek sodu to cząsteczka składająca się z dwóch atomów z jednego atomu sodu i jednego atomu chloru połączonych ze sobą w odpowiedni sposób. Wszystko, co nas otacza, nie składa się ze zbioru pojedynczych atomów, ale z atomów, które ze sobą są połączone, atomów, które niejako trzymają się ze sobą. Na przykład moja czy twoja ręka zbudowana jest między innymi z atomów węgla, ale te atomy nie są poukładane jeden obok drugiego. Te atomy oddziałują ze sobą, także tworzą między sobą wiązania, wiązania chemiczne. Kiedy kilka atomów łączy się ze sobą za pomocą wiązań chemicznych, powstają cząsteczki. Następnie te cząsteczki również mogą połączyć się ze sobą, tworząc bardziej skomplikowane struktury. Na przykład nasze ręce, albo też przedmioty codziennego użytku, takie jak biurko, ale także domy, samoloty, twoją szkołę. Aby do tego mogło dojść, aby powstały wszystkie skomplikowane struktury, jakie nas otaczają, najpierw na samym początku kilka atomów, np. dwa atomy, jak to ma miejsce w chlorku sodu, albo trzy atomy, jak ma to miejsce w przypadku cząsteczki wody, musi się połączyć ze sobą. Atomy łączą się ze sobą za pomocą wiązań chemicznych, tworząc cząsteczki, będące już związkami chemicznymi. Ale jak dochodzi do tego, że dwa atomy chcą połączyć się ze sobą za pomocą wiązania chemicznego? Do połączenia atomów może dojść na kilka sposobów. Dlatego też wyróżniamy kilka rodzajów wiązań chemicznych. Zacznijmy od wiązania, jakie występuje w chlorku sodu. Napiszmy sobie symbol atomu sodu i chloru. Sód na swojej powłoce walencyjnej ma jeden elektron. Natomiast chlor ma siedem elektronów walencyjnych. Sód chciałby oddać swój elektron walencyjny. Dzięki temu, dzięki pozbyciu się jednego elektronu, zdobędzie on na ostatniej zapełnionej powłoce oktet elektronowy. Wiesz już, że sód ma charakter metaliczny. Co więcej, ma on niską energię jonizacji, a także niewielką wartość elektrojemności. Czyli z chęcią pozbędzie się swojego elektronu walencyjnego. A jak na chęć oddania elektronu przez sód zareaguje chlor? Zobaczmy. Ma on na swojej powłoce walencyjnej 7 elektronów. Zatem brak mu tylko jednego elektronu, aby przyjąć konfigurację elektronową gazu szlachetnego znajdującego się najbliżej – argonu. Chlor jest atomem o wysokiej energii energijonizacji i wysokiej elektrojemności. W takiej sytuacji chlor z chęcią pożyczy elektron od sodu. Takie pożyczanie elektronu nazywa się wiązaniem jonowym. Wartość elektrojemności sodu wynosi około 0,9. Skąd to wiem? Otóż wystarczy sięgnąć po, na przykład po taki układ okresowy, w którym wyszczególniono wartości elektrojemności poszczególnych pierwiastków. O, tu mamy sód, a tutaj jego wartość elektrojemności, która wynosi 0,9 według skali Paulinga. Natomiast elektrojemność chloru wynosi około 3,0. Różnica elektrojemności tych dwóch atomów wynosi zatem 3 9, czyli 2,1. Jest to duża różnica elektrojemności, co nie? Wiązanie jonowe powstaje między dwoma atomami, których różnica elektrojemności jest bardzo duża. Przyjmujemy, że wiązanie jonowe Powstaje w momencie, kiedy różnica elektrojemności jest większa niż 1,7. W wiązaniu jonowym elektrony jednego atomu przeskakują do drugiego atomu. W wyniku tego jeden z atomów, ten który przyjął elektron, ma nadmiar ładunku ujemnego i staje się ujemnie naładowanym jonem, czyli anionem. W chlorku sodu, anionem, stanie się atom chloru. Drugi atom, ten który oddał elektron, ma niedomiar ładunku ujemnego, ma nadmiar ładunku dodatniego i staje się kationem. Kationem w soli kuchennej jest sód. Powstała para jonowa anionu i kationu trzyma się razem na zasadzie przyciągania ładunków różnoimiennych, na zasadzie oddziaływania kulombowskiego. Wiązanie jonowe nazywamy jonowym, ponieważ tworzy się między dwoma jonami. Jak przeanalizujesz sobie różnicę elektrojemności różnych pierwiastków, zauważysz z pewnością, że wiązanie jonowe tworzy się w litowcach, wykluczając oczywiście wodór oraz berylowcach, w związkach z tlenowcami i fluorowcami. Kolejnym związkiem chemicznym, jaki poznaliśmy w poprzednim nagraniu, jest woda. Woda składa się z trzech atomów. Z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu. Oba atomy wodoru mają po jednym elektronie, natomiast tlen ma sześć elektronów walencyjnych. Wodorowi brak jest jednego elektronu do korzystnej elektronowo konfiguracji do dubletu. Tlenowi brak jest natomiast dwóch elektronów do oktetu. W jaki sposób dochodzi do powstania cząsteczki wody? Otóż Wodory uwspólniają z tlenem swoje elektrony, w zamian za co tlen uwspólnia po jednym elektronie z każdym z wodorów. W ten sposób tlen ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem elektronów na ostatniej powłoce, a oba wodory uzyskują dublet. Zwróć uwagę na różnicę elektrojemności, jaka występuje pomiędzy tlenem i wodorem. Ten jest bardziej elektrojemny niż wodór. Zatem tlen ma większą zdolność do przyciągania elektronów. Uwspólniona para elektronowa jest silniej przyciągana przez tlen. Istnieje większe prawdopodobieństwo spotkania tej pary w pobliżu tlenu niż w pobliżu któregoś z wodorów. Dochodzi do powstania wiązania kowalencyjnego, spolaryzowanego. Wiązanie kowalencyjne, spolaryzowane. Powstaje między dwoma atomami niemetali, których wzajemna różnica elektrojemności mieści się w przedziale między 0,4 a 1,7. Oczywiście cały czas mówimy o elektrojemności w skali Paulinga. Przedział ten jest bardzo umowny i ma raczej charakter orientacyjny. Elektrony uwspólnione tworzące wiązanie są przesunięte w stronę atomu pierwiastka o większej elektrojemności. Co sprawia, że przy tym atomie tworzy się cząstkowy ładunek elektryczny ujemny. Natomiast przy atomie o mniejszej elektrojemności tworzy się dodatni ładunek. Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane ma charakter dipola elektrycznego. Prawdopodobieństwo napotkania o wspólnionej pary elektronowej jest większe w pobliżu bardziej elektrojemnego atomu. W przypadku cząsteczki wody w pobliżu atomu tlenu. Ostatnim dziś omawianym typem wiązań jest tak zwane wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane, często nazywane również wiązaniem atomowym. Do wiązania takiego dochodzi m.in. w cząsteczkach homojądrowych, czyli takich cząsteczkach, które są zbudowane z tych samych atomów. Cząsteczką homojądrową jest np. cząsteczka bromu. Cząsteczka bromu składa się z dwóch atomów bromu. Oba te atomy mają po 7 elektronów walencyjnych. Zatem do oktetu brak im po jednym elektronie. Po zdobyciu jednego elektronu oba atomy uzyskają oktet elektronowy na ostatniej zapełnionej powłoce. Co począć w takiej sytuacji? Pomiędzy atomami bromu powstanie jedno wiązanie. Oba atomy uwspólnią ze sobą po jednym elektronie. Oba atomy bromu mają taką samą elektrojemność, zatem żaden z tych atomów nie przeciągnął wspólnionej pary elektronowej w swoim kierunku. Prawdopodobieństwo napotkania uwspólnionej pary elektronowej jest takie samo w pobliżu obu atomów. Wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane powstaje, gdy różnica elektrojemności mieści się w przedziale między 0 a 4 dziesiąte. Może aby łatwiej było zapamiętać na czym polega powstawanie wiązań, wyobraźmy sobie taką sytuację. Idziemy do sklepu i znajdujemy czekoladę, która kosztuje 2 złote. Każdy z nas chciałby kupić tę czekoladę, ale ja mam tylko jedną złotówkę i ty masz jedną złotówkę. Żadne z nas nie może kupić sobie czekolady, bo nie mamy na nią pieniędzy. Ale razem to co innego. Ja daję złotówkę i ty dajesz złotówkę, i możemy kupić sobie wspólną czekoladę. Każdy z nas jada po pół tej kupionej czekolady. Jest to odpowiednik wiązania kowalencyjnego niespolaryzowanego. Jeden atom daje jeden elektron do wiązania i drugi atom daje również jeden elektron do wiązania. Oba atomy w takiej samej ilości korzystają z uwspólnionej pary elektronowej. Inny przykład. To taki, w którym ja mam złotówkę i ty też masz złotówkę. Kupujemy czekoladę wartą 2 zł, ale ty zjadasz 3 czwarte czekolady, a ja zjadam jedną czwartą czekoladę. Bo ty bardziej lubisz czekoladę niż ja. Oczywiście to tylko takie założenie. Jest to model wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego. I ostatni przypadek. Ponownie chcemy kupić czekoladę za 2 zł. Ja mam złotówkę, ty masz złotówkę, kupujemy czekoladę, a ty zjadasz całą czekoladę. Oddałam ci moją część całkowicie, bo ty lubisz czekoladę, a ja jej nie lubię. Jest to model wiązania jonowego. Jeden atom oddaje swój elektron innemu atomowi, ponieważ go nie potrzebuje. Podsumowując, mówiliśmy sobie dzisiaj o wiązaniach chemicznych które umożliwiają powstanie szeregu związków chemicznych. Wiązania chemiczne powstają na skutek uwspólnienia elektronów pochodzących z obu łączących się atomów. Tak powstaje wiązanie kowalencyjne, zarówno kowalencyjne spolaryzowane, jak i niespolaryzowane. Albo też może nastąpić przeskok jednego, albo też większej liczby elektronów z jednego atomu na drugi i dochodzi do utworzenia tzw. pary jonowej. Tak dochodzi do powstania wiązania jonowego. W przyszłości opowiem Ci jeszcze o jednym typie wiązań o wiązaniach koordynacyjnych.